Dzisiejsza uroczystość kończy święte Triduum Paschalne, to nasze najważniejsze święto. Dzielimy się wielką radością, gdyż Chrystus zwyciężył śmierć i dokonał zbawienia świata. O godzinie 18:00 zapraszamy dziś na nieszpory wielkanocne. W poniedziałek, drugi dzień świąt, msze święte w porządku niedzielnym, ofiary na tace zostaną przekazane na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Natomiast przyszłą niedzielę zespół charytatywny będzie zbierał datki na kuchnię świętej Jadwigi dla ubogich. Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi limitami w naszym kościele może przebywać jednocześnie 80 osób. Bardzo prosimy o roztropność i nieprzekraczanie limitu. Ze swojej strony ciągle dbamy, aby wymogi sanitarne były przestrzegane. Prosimy także o dezynfekowanie rąk przy wejściu, zachowanie odległości, używanie maseczek. Przypominamy, by komunię świętą przyjmować na rękę, a do ust jedynie na końcu kolejki. Korzystających ze spowiedzi prosimy o dezynfekowanie po sobie kratki konfesjonału. W dalszym ciągu obowiązuje dyspensa obowiązku udziału we mszy świętej niedzielnej i świątecznej, dlatego zapraszamy do uczestnictwa w nabożeństwach w naszym kościele przez transmisję internetową, która trwa całą dobę. Dziękujemy serdecznie księdzu Dariuszowi, siostrze Renacie, a także innym osobom, które włożyły bardzo wiele pracy w stworzenie na ten trudny czas wyjątkowych świątecznych dekoracji, także panu Adamowi. Dziękujemy również pozostałym księżom w służbie liturgicznej, chórowi i naszym organistom za przygotowanie przemawiającej do serca liturgii Wielkiego Tygodnia, pozostałym siostrom za modlitwę i wsparcie, w końcu wszystkim parafianom i gościom za liczny, mimo ograniczeń, udział w nabożeństwach, za wspólnotę modlitwy sięgającą wszędzie tam, gdzie dociera internet, o różnych porach dnia i nocy. Dziękujemy wam wszystkim za roztropność i wyrozumiałość co do wszelkich obostrzeń. Ufamy, że wkrótce będzie znowu możliwe spotkanie w pełnym kościele, ale musimy wszyscy wykazać się cierpliwością, by dotrwać w zdrowiu do tego czasu. Jesteśmy także wdzięczni za wszelkie ofiary składane na utrzymanie parafii. Wiadomo, że z powodu ograniczenia ilości osób w kościele tradycyjna taca jest o wiele mniejsza. Jednak dzięki tym datkom oraz wielu wpłatom na konto możemy na bieżąco regulować rachunki i najważniejsze stałe płatności. Jest to wyraz wielkiego zrozumienia i odpowiedzialności wiernych za swój kościół, za co bardzo dziękujemy i serdecznie składamy Bóg zapłać. Wszystkim wam, kochani, składamy najlepsze życzenia świąteczne. Niech nadzieja płynąca z pustego grobu Jezusa będzie dla nas światłem na trudny czas pandemii, oby zmierzający do końca. Niech święta Jezusowego zwycięstwa nad śmiercią umocnią w nas wszystkich wiarę, nadzieję i miłość. Zanośmy do dobrego Boga nieustanną modlitwę w intencji całej wspólnoty i każdego z was osobna. Chrystus prawdziwie zmartwychwstał, a w jego chwalebnych ranach jest nasze zdrowie. Alleluja.